Dobry wieczór wszystkim. Moją prezentację podzieliłam na dwie części. Malarstwo olejne, czyli obrazy, malarstwo dekoracyjne w architekturze. Malarstwo kolorystyczne, abstrakcyjne, chociaż ja zawsze powtarzam, że abstrakcja nie istnieje, bo cokolwiek już powstało abstrakcją, przestaje być. Inspirują mnie kolory, kontrasty, zabawa przestrzenią, iluzje, połączenia tych kolorów, nowe przestrzenie przez te kontrasty i barwy mają wzbudzić w odbiorcy pewne emocje. Ja obrazów nie tytułuję, ponieważ uważam, że każdy odczuwa inaczej. Nawet moje tytuły czasami się zmieniają w zależności od moich nastrojów, humorów i pór roku. Jak widać, każde obrazy mają swoją własną przestrzeń. One są duże. Ja lubię duże formaty. Każdy obraz ma swój własny charakter. Zupełnie inaczej prezentują się w przestrzeni na barwnych ścianach. Malarstwo to jest coś, z czym ja jestem związana bardzo długo. To jest moja praca, za którą dostałam wyróżnienie, praca dyplomowa. Studiowałam w Toruniu. Tutaj jest inspiracja grafiką 3D, animacją. Skojarzenia są różne, od oka po narządy rodne na przykład. To obrazy, akurat dwa przykłady obrazów zszytych. Nowa forma wyrazu przestrzeni. Czasochłonne, ale bardzo, bardzo duża satysfakcja po stworzeniu ich. Można powiedzieć reliefowe bardziej. Używam i pędzla, tutaj są przykłady szpachle, różne wielkości szpachli, małe, duże, impasto, różne barwy. Tutaj niestety przy tym wyświetlaniu te barwy trochę siadają, ale fiolety, czerwienie, mocne czerwienie. Bardzo lubię mocne kontrasty i różne właśnie przez to powstają formy przestrzenne. No tutaj chociażby można kojarzyć z dwiema porami roku, czy z ogniem, ze śniegiem, jakkolwiek sobie zatytułujecie. Mam nadzieję, że takie obrazy wzbudzą odrobinę wyobraźni. No tutaj zupełnie inaczej malowane, aczkolwiek ja osobiście nazywam je trzy tłumki. Fale, barwy, migotanie. To są akurat nieduże formaty, ale one zawsze występują razem. Nie rozłączam ich. No tutaj są przykłady tych wizualizacji w konkretnych już pomieszczeniach. Niektóre z tych obrazów już nie są moją własnością. No tak jak mówię, no one zupełnie inaczej wyglądają w przestrzeni, zupełnie budują wnętrze. To jest pierwszy przykład malarstwa abstrakcyjnego, które ja uwielbiam, nałożone na ścianę. Cała praca ma około 5 metrów. Na górze jest bez mebli, na dole już jest po umeblowaniu. W zasadzie aranżacja ściany całkowicie była moją inspiracją. Tutaj konkretne etapy pracy, to jest aneks do dyplomu w Toruniu. To była galeria wiadukt, każdy filar miał swojego własnego artystę. No i widać tutaj etapy nakładania pracy. To mi zajęło kilka dni. Sama byłam zdziwiona. Chciałam wydobyć iluzję z płaskiej przestrzeni, iluzję kolumny, czyli czegoś wypukłego. A przy okazji nawiązywać kolorem do elementów architektonicznych znajdujących się wokół wiaduktu, wokół elementu malowanego. A tutaj jest zupełnie inna działka. To malarstwo wykonane już po pewnych sugestiach odbiorcy. Aczkolwiek projekt, który ja zawsze wykonuję wcześniej w programach graficznych, w Photoshopie na przykład, potem po prostu je przerzucam na konkretne obiekty, no to ja musiałam nawiązać i chciałam nawiązać do pejzażu, do natury, ponieważ to było w górach w Szwajcarii. No i wiadomo, że tam winorośla, ptaki, kwiaty, to wszystko na pewno musiało się znaleźć
w malarstwie. Tutaj jest okno werandy. Właścicielka domu bardzo lubiła kwiaty i nawiązałam malarstwo do kwiatów, malowałam na ramach okiennych. No tutaj, no niestety te zdjęcia wyglądają tutaj trochę słabo, ciemne. Inspiracja malarstwem Henri Rousseau przeniesiona na ścianę sypialni oraz łazienki. To była około 5 metrów, aż tak jak jest na dole napisane ściana. Pewne elementy były bezpośrednio wzięte z malarstwa Henri Rousseau, na przykład ten zwierz po prawej stronie. Ale małpy, czy tu kończę pewne rośliny, to już była moja, mój wpływ na malarstwo tutaj. No i to jest prezentacja malarstwa z restauracji tak zwanej trompe, czyli iluzja głębi, zmylenie oka. Domalowanie cegieł i bramy oczywiście po to, żeby była iluzja większej przestrzeni w miejscu. Dziękuję, zapraszam do kontaktów wszystkich teraz, później, zawsze. Dziękujemy Monice.